Fortnite chowany! Tak jest! Wszyscy kochamy chowanego, zgadza się? Czy wszyscy lubią chowanego? Słuchajcie. Jestem tutaj z moimi wspaniałymi 14 widzami i będziemy chować się na tej oto wielkiej mapie. Ale są nowe zasady chowanego. Jest nowy sposób na chowanego, dlatego że ten chowany nazywa się kapuś chowany, albo sprzedaj swojego kolegę, albo wydaj swojego kolegę chowany. Co to oznacza? Oznacza to, że kiedy zostaniecie znalezieni, ja mogę podjąć sobie decyzję, czy chcę was zabić, czy na przykład zapytać was, czy chcecie sprzedać swojego kolegę. Jeżeli sprzedacie, będziecie kapusie po prostu. Nikt nie lubi kapusiów. Pamiętajcie. Nikt nie lubi kapusiów, więc to od was zależy, czy chcecie, czy nie chcecie. Ale jeżeli chcecie, macie na przykład 30 sekund na to, żeby znaleźć inną osobę. Jeżeli nie znajdziecie, no to umieracie. Jeżeli znajdziecie, to wtedy zabijam tą osobę, którą znaleźliście, a wy przeżywacie i macie kolejne 30 sekund bądź minutę na schowanie się ponownie. Słuchajcie, Zipek mówi, kucnijcie. Jak przeskoczę nad waszymi głowami, to czas zaczynamy i 3 minuty macie na schowanie się. Uwaga, zium, go! Macie czas, żeby się schować, 3 minutki. No i liczymy od teraz, zobaczymy jak się schowacie. Mam nadzieję, że szybko znajdę pierwszego kapusia i że sprzeda swojego kolegę, żebyście zobaczyli o co chodzi. Ale słuchajcie, takie są zasady gry, więc nie ma co oceniać. Nie oceniamy nikogo. Zobaczymy jak się przyjmie odcinek, mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeżeli wbijecie tutaj, słuchajcie, myślę, że 10 tysięcy to akurat jest najtrudniejsze na świecie, dlatego że jeden odcinek tylko ma 10 tysięcy lajków, chyba. Ale jeżeli to zrobicie, to nagramy od razu kolejnego kapusia Fortnite. I pamiętajcie oczywiście o kodzie Zipek, pamiętajcie o subiku i o lajku. Dobra. Ile wam zostało czasu? Zostało wam 1,5 minuty. A few moments later. 3, 2, 1, 0! Zaczynamy z radzieckiego chowanego! Uwaga! Go! Zaczynam szukać i ciekawe jak szybko znajdę pierwszą osobę. Czy ktoś się ciekawe, czy chowa tutaj może? Na przykład? O! Nikt się nie chowa, widzicie? Dużo tu jest fajnych kamp naprawdę na tej minimapce. Co prawda mapa nie jest taka duża, ale kamp jest naprawdę dużo. Naprawdę jest dużo fajnych kamp. Co prawda mam słuchajcie, grapplera, który pozwolił mi znaleźć pierwszą osobę już tak szybciutko. Dzień dobry! Ale rzeczywiście nie widać się za tym hologramem. Słuchaj, mam dla ciebie pytanie. Bardzo ważne pytanie, więc zastanów się dobrze. Chcesz przeżyć? Czy chcesz wydać kogoś? Tak? No to słuchaj, uwaga. Niech spojrzę na czas. Na zegarek. Masz dokładnie. Uwaga, czekaj. Ile możesz mieć? Masz 30 sekund, zaczynając od teraz. Go! Go, 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 go! Jeżeli znajdziesz kogoś innego, to przeżywasz. Jeżeli nie, to niestety. Kulka i tyle. Uwaga, czy kogoś... Nie, nie ma nikogo. Nie ma. Oj, zostało ci, słuchaj, 18 sekund. 17, 16, 15. Czy znajdzie kogoś? O kurde, ale stres. 12, 11, 10, 9, 8. Nie będę blokował, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Niestety, przepraszam. Nie chcesz. Chcesz więcej czasu, tak? Chcesz więcej czasu? Mogę ci dać, słuchaj, jeszcze 10 sekund. Uwaga. Start, 10 sekund. A damy tutaj, jako że pierwsza osoba została znaleziona, to damy jej jeszcze szansę. Troszeczkę więcej. Uwaga, zostaje ci 7, 6, 5, 4, 3. Jeżeli tutaj nie będzie, to przegrasz. 2, 1, 0. I co? No niestety, przepraszam. Przepraszam, miałeś czas. Chciałeś wydać, ale ci się nie udało. Przepraszam, no tak to czasem bywa. No dobra, to lecimy szukać dalej. Pierwsza osoba Kajpek został znaleziony. Lecimy dalej, znaleźć kogoś innego. Zobaczymy najpierw górę, wydaje mi się, że najlepiej O, wiem kto będzie się i gdzie chował. Na pewno tutaj będzie się ktoś chował. Tutaj na trawce, za drzewem jakimś. O, za tym drzewem pewnie, uwaga. Nie da się tam przejść? Nie da się. Ja bym się tam schował. Albo tu za tymi krzakami. Uwaga, czy jest ktoś za drzewem? Nie ma? Tu? O! O! Druga osoba! Słuchaj, ponawiam pytanie. Czy chciałbyś kogoś wydać? Nie chcesz. Nie chcesz być kapusiem? Oj, on myśli, żeby nie znalazł po prostu pewnie, co? Myślisz, żebyś w tak krótkim czasie... A, chciałem ci dać 2 minuty na znalezienie innej osoby. Nie chcesz, okej. Okay. Boberek uczciwie nie jest kapusiem. Dobrze, super. Dzień dobry, czy chcesz wydać? Tak? No to proszę bardzo, masz, słuchaj. Czekaj, chwila, stop. Masz, ile ci mogę dać czasu? 30 sekund, rzeczywiście to było mało, więc przepraszam za tą pierwszą szansę, ale daję tobie 45 sekund od razu. Start, go, zaczynaj. Nie, co jest? Nie, 45 to za mało. Chcesz więcej? Dobra, nie? Czy co? Dobra, masz minutę od...
Uwaga, czekaj. A, już znalazłeś! A ja się zastanawiam, co ty robisz, dlaczego nie chcesz? Okej, okay, okej. Okay. No to przepraszam, takie zasady. Przepraszam. Blade, przepraszam, że tak wyszło. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? Nie uciekaj jeszcze. Słuchaj, masz dokładnie minutę na schowanie się ponownie. Go, start, go. Ja sobie poczekam. Przepraszam wszystkich pozostałych, którzy będą minutę dłużej siedzieli w swoich kampach. Przepraszam, że tak jest. Musicie to jakoś przeżyć. Later. Dobra, myślę, że zostało 5 sekund, więc myślę, że się już schowałeś. Więc start, lecę. Lecę, szukam dalej kolejnych osób. Zobaczę sobie tutaj, przeszukam. Czy tu się da w ogóle wejść? Tu się nie da wejść, okej. Okay. Jakieś ciężarówce, może innej? Pod inną był ktoś? Nie, nie ma. Może w tej ciężarówce ktoś będzie. Oga. Coś czuję, że nie ma. Kurczę, dobrze się chowają, trzeba przyznać. Niektórzy naprawdę nieźle się pochowali. Dobra, tam sprawdziłem wszystko, ale z drugiej strony jeszcze nie sprawdziłem. Czy tu jest woda, pod którą, którą można wejść? Nie, nie można? Okej, okay, tu nie można wskoczyć. Czy tu się da wskoczyć? Ha! Znowu to samo miejsce. Czy chcesz być kapusiem? Tak? Chcesz być, chcesz przeżyć. Okej, okay, to jak chcesz przeżyć i chcesz być kapusiem, to słuchaj, masz od... Uwaga, 3, 2, 1... Start, zacznij szukać, bo masz, słuchaj, 40 sekund tylko. Tylko 40 sekund. Go, 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 szukaj. O! Szybko. Przepraszam, że tak wyszło. Przepraszam, że muszę cię zabić i że nie udało ci się. Może jakbyś miał gorszą kapę i by cię znalazł od razu i byś był kapusiem, to byś miał szansę. Nieważne. Zasady, to zasady. Masz, słuchaj, 30 sekund, żeby się schować. Niestety, tylko 30. Więc start, go. The next day. Szukam ponownie, go! Szukam ponownie. Wow. Co? 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 Dzień dobry. Chciałbyś kogoś sprzedać? Czy chciałbyś wydać? Przepraszam, i to jeszcze Shadow. Przepraszam, Shadow, ale jakoś tak stwierdziłem, że w sumie to... Mam ochotę cię zabić. Przepraszam, chciałem po prostu dać tutaj lekcję i pokazać wszystkim, że to zależy ode mnie, czy chcę dać... Czy chcę pozwolić, czy nie chcę pozwolić, wiecie? To zależy ode mnie, więc słuchajcie, pamiętajcie, że tak to wygląda. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie możecie sprzedawać i tak dalej, tylko po prostu zależy ode mnie. Tutaj już byliśmy raz, więc przepraszam cię, Shadow, że tak wyszło, że to najśmieszniejsze, że to ty. Jakby ktokolwiek inny to był, ale to byłeś ty. Przepraszam, Shadow. Dobra, szukamy dalej. Czy ktoś tutaj? Widzę, że są pootwierane drzwi, więc myślę, że ktoś się tutaj chowa. Nie? Nie, może na górze, jeszcze wyżej. Albo tu, bo są zamknięte drzwi. Też nie? Dobra, ale w tym domku pewnie ktoś się chowa. Zobaczmy. Tu na samej górze. Tutaj ktoś będzie. Tu. Haha, mam cię! Słuchaj. Czy chcesz być kapusiem? Nie chcesz być kapusiem? Na pewno? No dobrze. No skoro tak, dragonek, to nie będziesz. Okej, okay, w porządku. Skoro nie chcesz być, to nie będziesz. I... To za to śmierć. Niestety, tak to bywa. Czy ktoś tu jeszcze się chowa? Chyba już wszyscy, więc użyję sobie mojego cudownego rifcika. Okej, okay. I spadamy, wychodzimy z tego domku. Szukamy dalej, czy może w tej ciężarówce ktoś będzie. Uwaga. Tak jest, jest tutaj ktoś. Jezu, jak łatwo wszystkich znajduje. O co chodzi? Czy chcesz być kapusiem? Tak? Okej, okay. Daję ci czas. Masz, słuchaj, nieskończoność czasu. Masz nieskończoność czasu, dopóki nie znajdziesz innej osoby. Ale masz szczęście, kurde, nieskończoność czasu, żeby kogoś znaleźć, chociaż strzelam, że i tak znajdzie kogoś w przeciągu minuty. Na górze też szukałem, na dachu też szukałem jak coś, w tym budynku nie szukałem, co prawda, w środku. I też troszkę na zewnątrz nie szukałem, w sumie tych ciężarówek nie sprawdziłem wszystkich, w których ty byłeś. Więc jakby w którejś porze będzie, pod ciężarówkami tutaj nie sprawdzałem, nie, tutaj chyba nikogo nie będziemy. Wydaje mi się, że wszyscy już będą w tym budynku, chociaż 9 osób aż, nie wiem. Wybieraj, gdzie chcesz szukać, masz i tak nieskończoność czasu, więc spoko, możesz sobie szukać i szukać. Przeszukaj budynek, bo wydaje mi się, że tutaj będzie naprawdę dużo osób. O, dobra, ale ja nie idę, ja chodzę tylko za tobą. Jakby ja nie szukam teraz, ja jestem tylko tutaj. Okej, okay, nikogo tutaj nie widać. No, ale jest wejście na górę. No to jest pytanie, kurde, jeszcze 9 osób aż, naprawdę dużo. A nie możemy nikogo znaleźć? Oj, coś czuję, że już chwila. Dosłownie 5 sekund. 5 sekund i... Będzie ktoś znaleziony. 4, 3, 2, 1. Czy ktoś jest znaleziony? O, znalazłeś! Brawo! Niedźwiedź niestety. Dobra, Kamil, masz, słuchaj, 20 sekund na to, żeby się schować. Go!
Szukam po raz kolejny, szukam. Ciekawe, czy się schował znowu tutaj. Nie chcę mi się za bardzo szukać tutaj, przeszukiwać wszystkiego. Więc może zostawię to i zajdę, pewnie zszedł na dół. Strzelam, że zszedł na dół, raczej wątpię, żeby tutaj się schował. Więc dobra, idziemy stąd. Czyżby... Oj, przepraszam, musiałem to sprawdzić. To jesteś ty przed chwilą, prawda? Że to ty przed chwilą, tak, byłeś? Kamil, niestety. Wiem, że mało ci dałem czasu. Przepraszam, że tak mało czasu, ale słuchaj, miałeś nieskończoność czasu, żeby kogoś znaleźć. Więc myślę, że to było fair w stosunku do dla innych po prostu, że miałeś tak mało czasu. No dobra, ale czy to oznacza, że strasznie dużo osób zostało jeszcze nieznalezionych? Gdzie wy się mogliście pochować wszyscy? Jak to jest możliwe? Czy tutaj ktoś jest? Czy mi się wydaje, czy tutaj ktoś jest? Czy chcesz mieć kapusie? Tak? Okej. Słuchaj, panie kapusiu, masz minutę? Nie? Dwie? Dobra, to masz dwie minuty. Start, go! Szukaj, masz dokładnie dwie minuty na znalezienie innej osoby, żeby ją wydać i żeby przeżyć w tej cudownej grze. Tak, te cudowne zasady, co? Niesamowite zasady. Co tam? Masz półtorej minuty jeszcze. Co? Nie chcesz już szukać? Czy co? Nie chcesz? Rezygnujesz? Nie chcesz być kapusiem po prostu, tak? Stwierdziłeś jednak, nawróciłeś się w ostatniej chwili, że jednak nie chcesz. Ale wiesz, że to oznacza, że będę musiał cię zabić. No dobrze. Reksio. Dobrze, Reksiu. Jak chcesz. Okej, w porządku. Jakby ja i tak ich znajdę w końcu, nie? Więc jakby co za różnica, czy ja ich znajdę, czy ty ich znajdziesz. Ale okej. Jakby to jest twoja własna decyzja. Jak chcesz. Czy na spawnie? Boże, na spawnie ktoś się schował w ogóle. Czemu ja spawna nie sprawdziłem na samym początku? O właśnie, jedną osobę właśnie znalazłem. Czy chcesz być kapusiem? Standardowe pytanko, proszę bardzo. Masz, słuchaj, dwie minuty, myślę. Dwie minuty daję ci, dwie minuty, to jest dużo czasu. Szukaj, spokojnie, masz swój czas. To ty szukasz. Okej, czy kogoś tam znalazłeś? Nie, guty nie ma. Gdzie oni wszyscy mogli się poukrywać? Mi się wydaje, że to jest jakieś sekretne przejście normalnie, które oni wykorzystali. O, sprawdzasz wszystkie te. Dobrze, rozumiem. Sprawdzaj. Śmiało. Słuchaj. Została ci... Za 15 sekund będzie minuta. Minuta 15 sekund ci zostało. O, tutaj się nie da wejść, niestety, no. Właśnie, niestety tutaj się nie da wejść. I tutaj też nie. Tu też jest już za daleko. Już jest poza mapą. Najśmieszniejsze będzie, jak ja kogoś znajdę. Zobaczę, znajdę, ale tobie nie powiem. Słuchaj, zostało ci 40 sekund. Niedużo. Niedużo, 40 sekund tylko. Co jest? Co? Mało czasu, tak? Dwie minuty to mało czasu? 20 sekund ci zostało. Nie poddawaj się tak łatwo. Dawaj, dasz radę. Udać się, chociaż sprawdzałem te wszystkie tutaj domki. 10 sekund ci zostało. 9, 8, 7, 6. O, tedy się da wyjść. Może się uratujesz. 5, 4, 3, 2, 1, 0. I co? Co? Pokazujesz coś? Pokazujesz coś? Pokazujesz kogoś? Że na tym drzewie? Tak! Zabiłem kogoś! Co? Ja go nie widziałem! Masz 20 sekund, żeby się schować. Nie, dobra, minutę masz. Masz minutę, żeby się schować. To, co zrobiłeś, było niesamowite. Miałeś 2 sekundy. Ja strzeliłem, bo miałeś 2 sekundy. Stwierdziłem, okej, strzelam. Strzelam i zobaczymy. O, kurde. Much later. Najgorsze jest to, że osoby, które jakby powiedziały, gdzie ktoś jest, mogą się jeszcze raz schować w tym samym miejscu, które już sprawdzałem, więc jakby muszę sprawdzać wszystkie miejsca kilka razy. To jest najgorsze i zostało 6 sekund. 5, 4, 3, 2, 1, go! Szukam. I sprawdzam tutaj... O! Ponownie! Widzicie? Właśnie o tym mówię, że znowu muszę szukać w tych samych miejscach, co było. I słuchaj... Decyduję, że cię zabijam. Po prostu. Decyduję, że cię zabijam, bo wydaje mi się, że już kogoś pokazywałeś. Ale jeżeli nie, to mogę się mylić. I słuchajcie, zostały dwie osoby. Zostały dwie osoby, które się chowają jeszcze na mapie. Więc generalnie rzecz biorąc, nie wiem, co mam zrobić. Czy zlikwidować zasadę kapusia, czy nie? Jak myślicie? Jako, że ostatnia osoba powinienem zlikwidować? Piszcie w komentarzach, czy powinienem na ostatnie dwie osoby zlikwidować. A na ten moment, słuchajcie, zrobię, że nie likwiduję. Więc osobę, którą od teraz znajdę jako pierwszą, będzie miała ileś tam czasu, ile wykombinuję, na to, żeby znaleźć drugą osobę. A few minutes later. Słuchaj, jeżeli wiesz, gdzie się ukrywa druga osoba, to możesz nawet wyjść.
Możesz teraz wyjść, bo to sprawi, że zwyciężysz na pewno. Ale nie namawiam do niczego, każdy decyduje sam, każdy podejmuje własną decyzję. Więc jakby, jak chcecie, okej. O, dwie osoby wyszły! Dwie osoby wyszły! Ale jak tylko usłyszały, że mają szansę wygrać, no dobra, no to co ja mam teraz zrobić, chłopaki, z wami? Powiedzcie mi, co ja mam zrobić z wami? Dobrze, zrobimy w ten sposób. No dobra, zrobimy tak, że się schowacie jeszcze raz po prostu. Schowajcie się jeszcze raz. Macie, uwaga, minutę. Go! Go, go, go. A w sumie nie, nie macie minuty, macie 30 sekund. 30 sekund, zaczynając od teraz, w tej chwili. Szukam i czy znajdę kogoś szybko w miarę. Teraz, uwaga. I słuchajcie, pamiętajcie, że jakby pierwszą osobą, którą znajdę, już nie będzie miała. Już nie będzie miała szansy. Już tą osobę, którą znajdę, ta przegrywa i zostaje ostatnia osoba, więc mam nadzieję, że macie bardzo dobre kryjówki. Myślę, że mogli się schować w tym samym miejscu, dlatego też idę w tą stronę. Dlaczego w tą stronę? Dlatego, że wyszli stąd. A skoro stąd wyszli, to znaczy, że gdzieś się tutaj mogli schować. Tylko gdzie? Czy ktoś się schował znowu tutaj? Nie? Ja nie mogę, ale oni mieli kryjówki. Ciekawe, czy się schowali dokładnie w tym samym miejscu. To by było dosyć śmieszne. Jakby się schowali dokładnie w tym samym miejscu. Nie wiem, skąd przyszliście. O! Dzień dobry! Dzień dobry, przepraszam! O! Co? Fraggers, przepraszam! Czy to oznacza, że została tylko jedna osoba, która zwyciężyła tego chowanego? Zdradziecki chowany! Zapraszam tutaj, zapraszam do mnie na środek. Zapraszam. O, jest! Byłeś na górze? Byłeś na dachu? Czy byłeś na dachu? Tak, byłeś na dachu. No to gratuluję. Gratulacje wygranej. Powiedz mi, czy sprzedałeś kogoś w tym odcinku? Tak? Adamex! Gratulacje, Adamex! Zwycięstwo w chowanym! No i widzicie, czasami popłaca być kapusiem, ale nie zawsze. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, widzimy się następnym razem. Pamiętajcie o kodzie Zipek, pamiętajcie o lajku i o subskrypcji. Na razie, cześć! Yo, jeżeli jeszcze tego nie robicie, to zostawcie suba na kanale, dzięki temu nic was nie ominie. No i oczywiście obejrzyjcie ten film, bo był naprawdę zarąbisty. My widzimy się już jutro, jak codziennie. Siemka, cześć!